Przy moim rejonie. Zapraszamy Państwa, jeśli Państwo chcecie, to oczywiście dajmy. Chodźcie, nie gamy. To od razu, nie za chwilę. Możemy, tak? Możemy? Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej przed budynkiem Komendy Głównej Policji. Jesteśmy tutaj, ponieważ no, dzieje się historia, która może oznaczać gigantyczny kryzys w państwie. Mianowicie uzurpatorzy, którzy okupują budynek prokuratury, zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego, powinni natychmiastowo opuścić budynek i udostępnić zgodnego z prawem prokuratorowi krajowemu, czyli prokuratorowi Barskiemu. Dzisiaj przedkładamy pismo do komendanta głównego policji z informacjami, z uzasadnieniem, dlaczego powinna być egzekwowana uchwała Sądu Najwyższego. Szanowni Państwo, dyskusja o tym, co tak naprawdę się dzisiaj dzieje, no oczywiście moi koledzy będą ją dalej argumentowali, ale jest ona bardzo przykra, bo jesteśmy świadkami podważania prawa, praworządności. Nie ma czegoś takiego jak neosędzia. Ta decyzja sądu jest wiążąca. Pan sędzia Kapiński jest niekwestionowanym autorytetem dla sędziego Tulei między innymi. Dla wszystkich, którzy odbywają aplikację, jest to osoba, o której można czerpać wiedzę i jego podręczniki są wręcz legendarne. I uzasadnienie, które przedstawił, jest miażdżące dla prokuratora generalnego Adama Bodnara. Tak naprawdę dzisiaj wiemy, że popełniono przestępstwo polegające na próbie usunięcia siłowo prokuratora krajowego Barskiego z gabinetu. Wszystkie czynności, które są podjęte przez pana Korneluka i pana Bilewicza, są niezgodne z prawem, a niepodjęcie czynności przez pana komendanta głównego będzie oznaczało niedopełnienie obowiązków lub też inną kwalifikację czynu, ponieważ stan prawny jest oczywisty. Co więcej, stan prawny potwierdzał sam pan Korneluk, mówiąc, że jego sprawa zostanie rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy. I tak też się stało. Co więcej, pan prokurator Korneluk, uzurpujący stanowisko prokuratora krajowego, potwierdził, że pan sędzia Kapiński między innymi w Sądzie Najwyższym jest zgodny z prawem, czy właściwie potwierdził, tak jak wszyscy, no bo to można sobie wymyślić jakieś neo, ale wysyłając z prokuratury, czy też prokuratorzy stawili się na rozprawie w Sądzie Najwyższym. Więc nie ma dzisiaj wątpliwości. Prokuratorem krajowym pozostaje i jest Dariusz Barski. Polski porządek prawny jest oczywisty. Pan Korneluk, pan Bilewicz popełnili przestępstwo, a jeżeli czynności nie zostaną podjęte przez komendanta głównego policji, będziemy mieli do czynienia z popełnieniem przestępstwa przez komendanta głównego policji. To jest bezprecedensowa sytuacja, kiedy prokuratura stanowi filar bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. W imię politycznej rozgrywki próbowało się przejąć siłą budynki prokuratury. I na koniec apel do wszystkich prokuratorów, którzy szanują prawo, a wiedzą, jaki jest stan faktyczny prawny w Polsce. Wszystkie czynności, wszystkie delegacje, wszystkie polecenia, które wypływają od pana Korneluka lub też prokuratora Bilewicza, są niezgodne z prawem. To historia już w tej chwili oceniła, a ugruntował w polski porządek prawny Sąd Najwyższy, który jednoznacznie stwierdził, że Korneluk, Bilewicz niewłaściwie, niezgodnie z prawem próbowali przejmować stanowisko prokuratora krajowego, a prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, wydaje mi się, że ta sytuacja, która jest przecież już powszechnie znana i opinii publicznej, i także Państwu, o którym tutaj szczegółowo mówił pan europoseł Ozdoba, ona również ma jeszcze taki inny aspekt, który niesie za sobą te pewne skutki także prawne i polityczne, ponieważ decyzja Sądu Najwyższego tak na dobrą sprawę w skrócie oznacza, że Sąd Najwyższy unieważnił tezę Donalda Tuska, że będziemy stosować prawo tak, jak on je rozumie. Dzisiaj musimy sobie zdać z tego sprawę, przede wszystkim obecnie ekipa rządząca z Donaldem Tuskiem na czele, że prawo trzeba respektować w każdym tego słowa znaczeniu. Proszę Państwa, za chwilę, bo o godzinie 11 rozpoczyna posiedzenie Sejmowa Komisja do Spraw, no nie afery wizowej, tylko teraz można powiedzieć, że afery kłamstwa Platformy Obywatelskiej, jakby afery, która jest pewnym bezprawiem. Trzeba by było sobie zadać pytanie, czy właśnie w kontekście tego wszystkiego, co się wydarzyło, te wszystkie komisje, które w tej chwili też mają charakter
niezwykłej zainteresowania opinii publicznej. Czy one działają w sposób legalny, czy po prostu te dokumenty, które my mamy, na których pracujemy, te jawne i te niejawne, one mogą mieć charakter materiału dowodowego. Proszę Państwa, w tej chwili doszliśmy już do ściany i myślę, że ekipa rządząca nie ma wyjścia. Ona się musi cofnąć, bo jeżeli nie będzie respektowała tego wyroku, nie będzie respektowała tego orzeczenia, nie pozostaje nam chyba nic innego, jak tylko powiedzieć tak, będziemy żyli w państwie bez prawa, zarządzane w sposób jednoosobowy czy kilkuosobowy przez grupę uzurpatorów. Proszę Państwa, czegoś takiego być nie może i myślę, że oprócz tego wszystkiego, o którym powiedział pan poseł, europoseł Ozdoba, za chwilę powie pan poseł Kaleta, który posiada piękne nazwisko, że to są sytuacje takie, że już nie ma innej możliwości. Trzeba w Polsce respektować prawo i trzeba mieć z tyłu głowy jedną rzecz, że jeżeli ktoś tego prawa w Polsce nie respektuje i łamie w tak bezczelny sposób konstytucję i orzecznictwo Sądu Najwyższego, będzie za to skutecznie ścigany i będzie musiał za to odpowiedzieć. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy Polska jest republiką bananową, czy jest demokracją konstytucyjną. Bo tym demokracje konstytucyjne różnią się od republik bananowych, że w demokracjach konstytucyjnych o tym, jakie decyzje władzy się ostają, a jakie są uchylane, decyduje prawo. I jego egzekwowanie na podstawie orzeczeń sądów przez odpowiednie służby. Dlatego też dzisiaj jesteśmy przed Komendą Główną Policji, ponieważ to na policji i innych służbach spoczywa obowiązek, by przywrócić porządek prawny w Polsce poprzez aparat, którym te służby dysponują. Mianowicie siłowo uniemożliwiono Dariuszowi Barskiemu wykonywanie funkcji prokuratora krajowego. Nie słyszymy, żeby dobrowolnie Adam Bodnar chciał zejść ze ścieżki łamania prawa razem z Dariuszem Kornylukiem. Za tymi instytucjami, które mogą przywrócić ten porządek, w pierwszej kolejności są właśnie takie służby nadzorowane przez komendanta głównego policji. Republika Bananowa to jest takie państwo, w którym o tym, co jest, decyduje wola polityczna poparta siłą. Demokracja konstytucyjna to jest taki ustrój, w którym siła państwa stoi tylko wtedy stosowana, żeby przewracać, tworzyć porządek prawny. I dzisiaj niestety Polska zmierza w kierunku Republiki Bananowej. Z tego powodu, że jeśli prokurator krajowy jest siłowo z urzędu usuwany, a następnie minister sprawiedliwości wsadza tam swoich ludzi, którzy uznają to, co jest dla nich, co chcą, żeby było dla nich korzystne, uznają, ale jeśli coś jest orzekane wbrew ich myśli, to po prostu tego nie uznają. To nie są metody działania z państw demokratycznych, to nie są metody praworządne. Ta zasłona, którą określił Donald Tusk jako demokrację walczącą, nie może nigdy być podstawą do państwa praworządnego, ponieważ siła stosowana bez kontroli prawnej zawsze staje się bezprawiem, zawsze staje się autokracją. I tak dzisiaj w Polsce niestety powoli wygląda rzeczywistość. Jesteśmy tutaj dzisiaj, by ostatecznie doprowadzić do sytuacji, w której prawo będzie przywrócone, skoro Sąd Najwyższy w sposób jasny określił, że Adam Bodnar nigdy nie odwołał Dariusza Barskiego, bo przypomnę Państwu, ta sprawa jest prozaicznie prosta. W Polsce można zmienić prokuratora krajowego za zgodą prezydenta. Pan Donald Tusk zajął drugie miejsce w wyborach parlamentarnych i legitymację demokratyczną posiada pan prezydent, bo właśnie polska konstytucja taką równowagę władz też przewiduje. I nie może być tak, że panu Donaldowi Tuskowi i panu Adamowi Bodnarowi się nie podoba to, kto jest prezydentem, więc decydują się ominąć prawo i siłą usadzić na stanowisku prokuratora krajowego posłuszną sobie osobę. To nie są działania w demokratycznym państwie prawnym i wyłożył to perfekcyjnie pan sędzia Kapiński w piątkowym orzeczeniu. Zatem dzisiaj jest test, czy nasze państwo stacza się do państwa, w którym tylko i wyłącznie wola polityczna jakiegoś wataszki poparta siłą instytucji państwowych kreuje rzeczywistość ustrojową w państwie, czy jednak konstytucja w Polsce jeszcze obowiązuje, że obowiązują w Polsce jeszcze ustawy i jeśli władza łamie prawo, to odpowiednie służby wykonują tego typu orzeczenia, które pozwalają wierzyć, że prawo jeszcze w takim państwie obowiązuje. To jest dzisiaj test, który przejdzie komendant główny policji. Czy mają Państwo pytania?
To jest oczywiste, że tak jak siłowo usunięto Dariusza Barskiego, funkcjonariusze policji oraz innych służb winni przywrócić dostępy do korzystania z infrastruktury budynku prokuratury krajowej Dariuszowi Barskiemu, prokuratorowi krajowemu. On został bezprawnie pozbawiony możliwości sprawowania swojego urzędu. No proszę sobie wyobrazić, że premier Donald Tusk przyjeżdża do kancelarii premiera i ktoś mu mówi, że nie otworzy mu drzwi, że nie może tam wejść, albo prezydentowi. To jest taka sama sytuacja, czy panu marszałkowi Hołowni. To jest taka sama sytuacja, tylko dotyczy innej osoby, która wykonuje fundamentalną z perspektywy bezpieczeństwa naszego państwa funkcję. Więc po prostu służby powinny umożliwić fizyczne wykonywanie przez pana Dariusza Barskiego jego obowiązków prokuratora krajowego. Tym bardziej, że szanowni państwo, jeszcze tylko zacytuję pana Korneluka z 29 sierpnia, czyli całkiem niedawno. Korneluk o sporze dotyczącym prokuratora krajowego. Sądzę, że Sąd Najwyższy zakończy to definitywnie i następnie argumentuje, że rozprawa potwierdzi, czy on jest zgodnie z prawem, czy też niezgodnie z prawem. Prokuratorzy się również stawili na rozprawie w Sądzie Najwyższym, więc jak rozumieć tych prokuratorów, którzy w imieniu prokuratury, a sąd w imieniu Rzeczpospolitej stwierdził jednoznacznie, że prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski. Dziękuję. Czy jeszcze pytania państwo macie? Wiecie państwo, no to jest element, który dotyczy oczywiście jakiejś klasyka gatunku Platformy Obywatelskiej, aby tylko i wyłącznie robić nagonkę na byłego komendanta głównego policji. To pytanie jest oczywiście, co będzie z zarzutami dla tego pana komendanta za sprawę drogową czy dachowania, bo chciał na malowanie trawy PR-owski zabieg jechać tak szybko, aż doszło do wypadku. Ale my dzisiaj znajdujemy się przed Komendą Główną Policji, dlatego że uważamy, że niedopełnienie obowiązku przez komendanta głównego obecnego będzie przestępstwem, które prędzej czy później zostanie rozliczone. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Spieszę państwa uspokoić, po konferencji prasowej goście, którzy zostali zaproszeni do programu po 9, po 10 są z nami od samego początku trwania tychżeż przywołanych tytułów. Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się państwu. Krzysztof Szymański, Konfederacja na łączeniu, dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry. I były wiceminister rolnictwa Jacek Soska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry panu, panie ministrze. Witam państwa, witam pana. Panowie, troszeczkę nam się dzisiejszy scenariusz programu zmienił, ale mam nadzieję, że jeszcze przed 10:00 przynajmniej w jednym okrążeniu uda nam się uzyskać odpowiedź na proste pytanie. Kto dziś jest prokuratorem krajowym, odpowiada Jacek Soska? No ja od razu powiem po tych relacjach, że albo mamy prawo, bo prawo mamy, to i sprawiedliwość musi być. I to jest z definicji, skoro Sąd Najwyższy jest najwyższym tutaj wyrocznią, jeżeli potwierdził, to nie ma wątpliwości. Ludzie wreszcie chcą końca tej wojny polsko-polskiej. I tak to trzeba odebrać, bo mam mnóstwo telefonów. Nie interesuje obywatela, co się dzieje tam na górze, przepychanki, wojna między Platformą a PiS-em. W końcu trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy w końcu będzie mądrość chłopska i tak zwana mądrość polska. Ugoda, zakończymy sprawę, bo nie może ofiarą tej wojny paść obywatel i cały wymiar sprawiedliwości. Tyle. Ale to jest właśnie, panie ministrze, pod obywatela robione. Kiedy wyrok nam pasuje, to go akceptujemy. Kiedy nie pasuje, to mówimy, że sąd nie jest sądem. No proste. Ale panie redaktorze, to się ciągnie. Co to znaczy neosędzia? Czy studenci, czy absolwenci wszystkich wydziałów prawa każdego uniwersytetu, mianowani, niemianowani, oni mieli te same prawo i to prawo jest aktualnie obowiązujące i za PZPR-u i za wszystkich po kolei, że tak powiem, rządzących ugrupowań. Wymiar sprawiedliwości jest jeden, tylko jak dojść do ugody,
do zawieszenia tej wariacji, która teraz idzie od pewnego czasu, czy ktoś jest skazany, nieskazany, zawsze w wyroku jeden jest pokrzywdzony, drugi mówi, że tak miało być. To są te wszystkie sprawy teraz, które no, tak się skupiło po 30 latach demokracji od 89 roku, że my włos się na głowie jeży wszystkim tym, którzy są przeciętnymi obywatelami, Polakami, 40-milionowy kraj, to proszę zwrócić się do mądrości polskiej z tamtego stulecia czy tysiąclecia konstytucji, która jest najlepsza, bo żyje ponad ćwierć wieku. I to trzeba by się zastanowić, jak wtedy zrobiono ugodę przy okrągłym stole, jak zrobiono ją przy konstytucji 1997 i tam nie było takiej wariacji, jak jest teraz, kiedy jesteśmy podobno w zaawansowanej demokracji. Tyle. Krzysztof Szymański, panie pośle. No tutaj cały szkopuł polega właśnie na tym, że ja jako polityk nie powinienem, czy nawet nie mogę stwierdzać, podejmować decyzji, kto jest tym prokuratorem. Natomiast, tak jak przedmówca słusznie zauważył, po to są instytucje państwowe i po to jest taka instytucja właśnie jak Sąd Najwyższy, który ma ten głos decydujący, aby rozstrzygać pewne spory. I w tym przypadku ja jako legalista uważam, że skoro jest taka decyzja ze strony Sądu Najwyższego, to ja mogę jej nie lubić lub mogę ją lubić, ale powinienem ją respektować. Więc według mnie sprawa jest dosyć prosta i oczywista, co nie oznacza, że dla wszystkich będzie prosta i oczywista, bo te ostatnie miesiące no, bardzo dobitnie pokazały, że niektórzy z tej opcji, tutaj mam na myśli rządzącej, no dosyć łatwo im to przychodzi, podważanie decyzji czy ogólnie instytucji publicznych, państwowych, sądów, trybunałów. Bardzo łatwo akceptują swój osąd w danym temacie jako jednak ten bardziej istotny, ten bardziej wiążący. Występują przeciwko sądom i trybunałom. I sądzę, że tutaj się skończy niestety kolejnym sezonem tego serialu i po raz kolejny będziemy oglądać wojnę o fotel, tak, akurat tutaj prokuratora krajowego. Michał Moskal. Sprawa jest tutaj jasna. Prokuratorem krajowym jest pan Barski i to jest oczywiste. Zresztą my mówiliśmy o tym od samego początku. Teraz zostało to potwierdzone przez Sąd Najwyższy i to pan Korneluk, który jest tym neoprokuratorem uzurpującym stanowisko prokuratora krajowego, mówił o tym, że to Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnie niedługo tą sprawę. No i Sąd Najwyższy rozstrzygnął tą sprawę. I teraz słyszymy o tym, że w tym sądzie zasiadali sędziowie, którzy mimo tego, że mają na przykład 20-letnie doświadczenie na różnych szczeblach działalności w sądach, nie są sędziami, a ta Izba Karna Sądu Najwyższego również nie jest sądem. Ja przypomnę tylko, co mówił Adam Bodnar w takiej sprawie w 2020 roku. Gdy słyszę wypowiedzi na przykład sędziego Krystiana Markiewicza, który mówi, że coś jest nieważne albo ktoś nie jest sędzią, to sam sobie zadaję pytanie, kto miałby to stwierdzić? Nie może być przecież tak, że coś stwierdzi pan Markiewicz czy pan Bodnar. No, co się zmieniło, panie ministrze? No, zmieniło się to, że to teraz stwierdza premier, a nie pan Bodnar czy pan Markiewicz. Pan Bodnar po prostu zmienił stołek i dostosowuje całą politykę do zmienionego stołka. A ta polityka polega na tym, że trzeba nielegalnie przejąć media publiczne, potem nielegalnie przyjąć prokuraturę, zacząć ukręcać śledztwa wobec swoich i stosować tego jako młotka na opozycję. No bo do tego dzisiaj służy ta prokuratura, która została nielegalnie przejęta. Mariusz Gosek. Panie redaktorze, nie dekrety jak wyrwało się, bo powiedział co wiedział. Oj, tam prokuratury. Powiedział co wiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław, pan prokurator Przemysław Nowak. Nie ukazy carskie, ale uchwały Sądu Najwyższego są tymi, które wskazują na to, jak stosować prawo. I sam pan Korneluk co powiedział dla Polskiej Agencji Prasowej 29 sierpnia 2024 roku. Sprawa umocowania szefa prokuratora krajowego zostanie definitywnie zakończona w Sądzie Najwyższym z końcem września. Ocenił w rozmowie z Polską
Polską Agencją Prasową, prokurator krajowy Dariusz Kolneruk. On sam miał szanować... Ale nie takie miało być rozstrzygnięcie, panie pośle. No. Chyba, że tak. Więc mamy do czynienia już z postępującą w kierunku dyktatury. Już demokracja walcząca coraz bardziej postępuje w kierunku już takiej formuły, która nie będzie miała nic wspólnego z demokratycznym państwem prawnym. I świetnie to wytłumaczył prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, przewodniczący też i składu sędziowskiego, który wskazał, że jeżeli będą neosędziowie i paleosędziowie i będą nawzajem się podważali, to nie będzie mowy o demokratycznym państwie prawnym. Nie stracimy państwo, bo stracimy polskie sądownictwo. To, do czego doprowadził Adam Bodnar z jego akolitami, będzie powodowało skutki na dekady, a na pewno długie lata. I to będzie prostowanie tego stanu rzeczy w wymiarze sprawiedliwości przez naprawdę długi, długi czas. Proszę państwa, jesteśmy już w czasie programu po 10:00. Widzimy się za moment.